Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Margaret Davis. Bóg wymaga od swych dzieci doskonałości. Jego prawo jest kopią jego charakteru i wzorcem dla każdego innego charakteru. Życie Chrystusa na ziemi było doskonałym wyrazem Bożego prawa i jeśli ci, którzy twierdzą, że są dziećmi Boga, staną się podobni w charakterze do Chrystusa, wówczas będą posłuszni Bożym przykazaniom. Wtedy Pan będzie mógł im zaufać, aby znaleźli się w liczbie tych, którzy tworzą rodzinę niebiańską. Ubrani chwalebną szatę Chrystusowej sprawiedliwości, mają miejsce na uczcie u Króla, mają prawo przyłączyć się do rzeszy obmytych krwią. Wszyscy muszą być obmyci w źródle. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Zachariasz 13:1. Niektórzy twierdzą, że źródło jest tylko dla ostatniego pokolenia, jednak to nie jest prawdą. Źródło było dostępne, gdy tylko zaistniał grzech. Krew Jezusa musi oczyścić wszystkich grzeszników, którzy będą zbawieni. Dla grzesznika zostało przygotowane lekarstwo, źródło otwarte dla obmycia wszelkiej nieczystości. Jezus pociąga nas do siebie przez pośrednictwo swojego Świętego Ducha, a przez wiarę w Jego krew jesteśmy oczyszczeni od grzechu. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Chrystus jest zdolny w najwyższym możliwym stopniu zbawić wszystkich, którzy do Niego przychodzą w wierze. On oczyści ich od wszelkiego skalania, jeśli Mu tylko na to pozwolą. Jeśli jednak przylgną do swoich grzechów, najprawdopodobniej nie będą mogli być zbawieni, gdyż sprawiedliwość Chrystusa nie przykrywa grzechu bez pokuty. Szata Twojego charakteru musi być tak długo oczyszczona w źródle otwartym dla wszelkiej nieczystości, aż będzie nieskazitelna. Twoja wartość moralna będzie ważona na wadze świątynnej i jeśli będziesz znaleziony lekkim, znajdziesz się w wiecznej zgubie. Jeśli nie porzuciliśmy swojej zawiści, zazdrości, nienawiści wobec siebie nawzajem, nie macie wstępu do Bożego Królestwa. Wnieślibyście tam jedynie to samo usposobienie. Jednak w nadchodzącym świecie nie będzie niczego w tym rodzaju. Nie będzie nam tam niczego poza radością, miłością i harmonią. Wszyscy muszą posiąść prawdziwe nawrócenie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Dzieje apostolskie 3:19. Prawdziwe nawrócenie doprowadzi człowieka do tego, aby wziął swoją winę na siebie i uznał ją bez okłamywania i hipokryzji. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaświatowy sprawia śmierć. 2 Koryntian 7:9-10. Ci, którzy nie upokorzyli swej duszy przed Bogiem przez uznanie swojej winy, nie wypełnili jeszcze pierwszego warunku przyjęcia. Jeśli nie doświadczyliśmy takiej pokuty, która jest połączona z żalem, i jeśli z prawdziwym upokorzeniem duszy i rozpaczą ducha nie wyznaliśmy swoich grzechów, odczuwając wstręt do naszej nieprawości, nigdy prawdziwie nie szukaliśmy odpuszczenia grzechu.
A skoro nigdy go nie szukaliśmy, nigdy też nie odnaleźliśmy pokoju Bożego. Jedynym powodem, dla którego nie zostanie nam odpuszczone wcześniej popełnione grzechy, jest to, że nie jesteśmy gotowi upokorzyć naszych serc i zastosować się do warunków słowa prawdy. Nie mogę za Ciebie poczynić przygotowań, nie mogę zamiast Ciebie pokutować. To jest dzieło, które musi się dokonać pomiędzy Bogiem a Twoją duszą. Jeśli Twoje serce jest zanieczyszczone, musisz udać się do tego, który może oczyścić Cię z wszelkiej nieprawości. Musisz szukać Boga. Świątynia Twojej duszy musi być oczyszczona, jeśli błogosławieństwo Ojca ma spocząć na Tobie. Wszyscy muszą otworzyć drzwi serca i być oczyszczonymi z wszelkiego grzechu. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa 3:20. Jezus nas zaprasza, abyśmy przyjęli Jego obecność. Mamy otworzyć drzwi serca i pozwolić Mu wejść. Jednak nie będzie On dzielił rozdwojonego serca. Jeśli zostanie ono oddane na służbę mamony, jeśli samolubstwo i duma wypełniła jego zakątki, nie znajdzie się miejsca dla niebieskiego gościa. Nie będzie on współdzielił swojego miejsca pobytu z nami, dopóki świątynia duszy nie została opróżniona i oczyszczona. Jednak w życiu chrześcijanina nie ma potrzeby popełniania błędów. Jezus czeka, aby wykonać dla nas wielkie dzieło i całe niebo jest zainteresowane naszym zbawieniem. Widziałam, że wielu było bez skazy w swoim wyznaniu, podczas gdy wewnątrz byli zepsuci. Nie oszukujcie się, Bóg patrzy na serce. Serce w swoim wrodzonym stanie jest siedliskiem nieuświęconych myśli i grzesznych namiętności. Jeśli ma być poddane Chrystusowi, musi być oczyszczone przez Ducha Świętego z wszelkiego skalania. Nie można do tego dokonać bez osobistej zgody. Jeśli będziemy Go prosić, Pan da nam Ducha Świętego, aby oczyścił mieszkanie duszy, gdyż każde pomieszczenie świątyni Bożej musi być otwarte i czyste. Ani jeden zakamarek czy kącik duszy nie może być miejscem ukrytego samolubstwa. Ukorzcie się przed Bogiem i czyńcie gorliwy wysiłek, aby opróżnić świątynię duszy z wszelkich nieczystości, wszelkiej zawiści, zazdrości, podejrzliwości i krytyki. Poszcząc i modląc się gorliwie z głębokim przeszukiwaniem serca, rygorystyczną samokontrolą, złóż swoją obnażoną duszę. Wyznawcy religii nie są chętni poddawać się dokładnej kontroli, aby zobaczyć, czy trwają wierze, i jest to smutnym faktem, że wielu opiera się na fałszywej nadziei. Nieuświęcone serce jest podstępne, bardziej niż wszystko inne, i zepsute. Któż może je poznać? Pokazano mi, że niektórzy ludzie łudzą się nadzieją, że są dobrymi chrześcijanami, choć nie mają ani jednego promienia światła od Jezusa. Nie mają dla siebie żywego doświadczenia w boskim życiu. Jeden promień chwały Bożej, jeden prześwietlający duszę odblask czystości Chrystusa czyni każdą skazę skalania boleśnie wyrazistą i obnaża szpetotę oraz błędy ludzkiego charakteru. Boże oko nie zasypia. On zna każdy grzech, który jest ukryty przed oczyma śmiertelnika. Winni wiedzą, jakie grzechy mają wyznać, aby ich dusza stała się czysta przed Bogiem. Teraz Jezus daje im możliwość wyznania, pokuty w głębokiej pokorze i oczyszczenia życia przez posłuszeństwo i życie zgodne z prawdą. Teraz jest czas naprawiania zła
i wyznawania grzechów, gdyż inaczej wyjdą na jaw przed grzesznikiem w dniu gniewu Bożego. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Łukasz 8:17. Wszelkie Twoje działanie, bez względu na to, jak tajemne są w Twoim mniemaniu, są jawne dla Twego Ojca Niebiańskiego. Nic nie jest ukryte i nic nie jest zakryte. Wszelkie Twoje działania i motywy, które je pobudzają, są jawne dla Jego wzroku. Prawo przenika myśli i intencje serca. Wyszukuje grzeszne namiętności, którym pobłaża serce, zazdrość, zawiść, złodziejstwo, zabójstwa, złośliwość, ambicje i zło, które czai się ukryte przed oczyma ludzi. Jakże często ludzie wywyższają tych w sercu, których kryją się ciemne rzeczy, które z powodu braku możliwości, aby mogły być ujawnione, pozostają w ukryciu. Jednak Boże prawo ewidencjonuje wszelkie ukryte zło. To, co szatan wszczepia w serce, zawiść, zazdrość, podejrzliwość, nieprzyswoite słowa, niecierpliwość, uprzedzenia, samolubstwo, chciwość, próżność, musi zostać wykorzenione. Jeśli pozwoli się na to, aby te rzeczy pozostały w duszy, przyniosą one owoc, przez który wielu zostanie skalanych. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje, porzuca, dostępuje miłosierdzia. Księga Przypowieści 28:13. Jeśli ktoś jest w pełni pozbawiony własnego ja, kiedy każdy fałszywy bożek został wyrzucony z duszy, puste miejsce zostaje wypełnione przypływem Ducha Chrystusowego. Ktoś taki posiada wiarę oczyszczającą duszę ze skalania, jest upodobniony do ducha i zajmuje się sprawami ducha. Nie pokłada on ufności w sobie, lecz to Chrystus jest dla niego wszystkim, mającym zwierzchność nad wszystkim. Gdy dusza została oczyszczona, obowiązkiem chrześcijanina jest utrzymywanie jej w nieskalanym stanie. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. 2 Koryntian 6:16. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. 2 Koryntian 7:1. Wszyscy muszą stanąć przed sędzią twarzą w twarz. Dusza każdego człowieka będzie zbawiona bądź zgubiona. Każdy przypadek oczekuje na rozstrzygnięcie przed sądem Bożym. Każdy musi stanąć przed wielkim sędzią twarzą w twarz. A zatem jakże istotne jest to, aby w umysłach często rozważana była uroczysta scena sądu zasiadającego nad otwartymi księgami. Tajne grzechy będą wówczas odkryte przed wszystkimi. Motywy i intencje, które były ukryte w ciemnych zakamarkach serca, zostaną ujawnione. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie musiało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Łukasz 8:17. Obecnie możemy zamknąć dzięgę swojej pamiątki, aby wyznając swoje grzechy być ocalonym. Jednak gdy zasiądzie sąd i księgi zostaną otwarte, nie będzie można ich zamknąć. Sprawdzający anioł dał świadectwo prawdzie. Wszystko, cokolwiek próbowałeś zataić i zapomnieć, jest zarejestrowane i zostanie ci przeczytane wtedy, gdy będzie za późno na naprawianie zła. To, co uczynimy ze sobą w czasie próby, takimi będziemy musieli pozostać na całą wieczność. Śmierć przynosi rozkład ciała, lecz nie czyni żadnej zmiany w charakterze. Oby Pan dopomógł nam umrzeć dla własnego ja
i powtórnie narodzić się, aby mógł w nas żyć Chrystus jako żywa, działająca zasada, będąca mocą, która zachowa nas w świętości. Dziękuję.